Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie różniczkowe cząstkowe. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami na całki i możemy rozpoczynać. Poleceniem do naszego zadania jest to, by rozwiązać podane zagadnienie, czyli mamy podane w pierwszej linijce równanie cząstkowe. I tutaj mamy pewne warunki podane pod spodem, czyli musimy, mówiąc wprost, znaleźć pewne rozwiązanie szczegółowe, czyli tak jak do tej pory gdzieś ta funkcja f i g się pojawiała, teraz już tego nie chcemy, chcemy tylko elementy z x i z y. No więc jak to ogólnie zacząć? Na początku musimy znaleźć rozwiązanie ogólne, czyli musimy rozwiązać nasze równanie. I teraz tak, zapis równania możecie zastosować taki, jaki macie na waszych wykładach lub też ćwiczeniach. Jest to funkcja u, która jest funkcją drugiego rzędu, liczona dwukrotnie po x, więc żeby wyliczyć tutaj funkcję u, zastosujemy dwukrotnie całkę. Czyli na początku wyliczamy pochodną pierwszego rzędu liczoną po x, czyli wyliczamy coś takiego. No i czyli całkujemy po x nasze 6x, dx, czyli stałą jest y, no i pochodna z 6x, przepraszam, całka z 6x, no to będzie 6 razy x kwadrat przez 2, czyli to będzie po prostu 3x kwadrat, dodać pewna stała. Zazwyczaj pisaliśmy c lub też a, natomiast ponieważ my mamy tutaj pewną stałą i jest nią y, no to musimy zapisać tę stałą w formie pewnej funkcji, czyli zapisujemy f od y. I teraz, żeby wyliczyć funkcję u, po raz drugi stosujemy całkę po x, czyli mamy całkę z naszego wyrażenia tutaj, czyli z 3x kwadrat plus f od y, no i to po x, czyli znowu y jest naszą stałą. No i teraz jak się za to zabrać? Tutaj nie będzie problemu, bo całka z 3x kwadrat to będzie 3 razy x do trzeciej przez 3, czyli po prostu x do trzeciej. Dodać i całka z f od y jest stałą, czyli całka ze stałej to będzie stała razy zmienna, po której całkujemy, czyli to będzie x razy f od y. Dodać i tutaj też powinniśmy wpisać jakąś stałą, a naszą stałą jest znowu y, czyli tutaj znowu wpisujemy pewną funkcję zależną od y, czyli to będzie na przykład g od y, bo już f wykorzystaliśmy. I takim sposobem wyliczyliśmy naszą funkcję u, jest to rozwiązanie ogólne i teraz będziemy chcieli wykorzystać to, co nam podano w zadaniu. Czyli wyliczamy sobie na początku u w punkcie 0, y, czyli to jest, moi drodzy, cóż? Za x wstawiamy 0, czyli tu będzie tak, 0, 0, czyli to będzie g od y i zgodnie z tym, co tu zapisane jest, to ma być równe y, czyli już wiemy, ile wynosi nasza funkcja g od y. No to teraz wyliczmy, ile wynosi wartość funkcji u w punkcie 1, y, czyli tak, za x wstawiamy 1, czyli tu będzie 1 plus 1 razy f od y, czyli f od y, no i plus g od y. I to ma być równe, zgodnie z tym, co tutaj mamy podane, y kwadrat plus 1. I teraz, moi drodzy, co z tym fantem zrobić? My już wiemy z poprzedniego warunku, że g od y jest równe y. Czyli ja tu sobie wpiszę, czyli to będzie 1 plus f od y plus y i to się równa y kwadrat plus 1 i chcę wyliczyć stąd f od y, czyli to będzie f od y równa się, jedynki się zredukują, czyli to będzie y kwadrat minus y. I kiedy już mamy wyliczone szczegółowo wartości naszych funkcji, wartości może nie jako liczbowe, tylko wiemy, że to są konkretne funkcje, to możemy podać nasze rozwiązanie, czyli nasza funkcja u od x, y, rozwiązana tutaj, rozwiązanie naszego zagadnienia, to jest równa x do trzeciej, dodać x razy f od y, czyli razy y kwadrat minus y, dodać g od y, czyli dodać
Y. I to jest, moi drodzy, nasze rozwiązanie zagadnienia i tym samym koniec zadania. Ja zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do innych przykładów związanych z równaniami cząstkowymi, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj inne zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.